Święta Bożego Narodzenia pomagają nam co roku przeżywać tę wielką tajemnicę przyjścia Zbawiciela na ziemię. Kiedy pochylamy się nad dzieciątkiem w żłobku, kiedy słyszymy śpiew kolęd, kiedy patrzymy na pasterzy, na aniołów, nasze serca napawają się radością, nadzieją, bo te trudności każdego dnia, zwłaszcza w tym roku pandemii, stają się mniej bolesne. Napełniają nasze serca nadzieją, że Chrystus wyzwala nas od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nienawiści, od wszelkich trudności. I pragnie, abyśmy nie bali się, abyśmy zawsze przychodzili do Niego, by przeniknąć, by przemienić nasze serca na miłość, na pokój i na odwagę, by ten lęk nie przysłaniał naszego codziennego, także i pięknego życia. I życzę wszystkim, aby te święta były świętami rodzinnymi, by były świętami radosnymi. Może nie będziemy mogli spotkać się ze wszystkimi naszymi bliskimi, ale pamiętam już kilkanaście lat temu, święty Jan Paweł II łączył się ze swoimi przyjaciółmi w swoim kraju, z Polski, poprzez telefon i wspólnie kolędowali. Niech to będzie także i dzisiaj dla nas taką praktyką, abyśmy ze swoimi bliskimi łączyli się także przez internet, abyśmy wspólnie kolędowali, by te radosne święta były dla nas wszystkich udziałem. Szczęśliwych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.